Tam jest jedna dziewczynka. Do ręki. Dzień dobry. Chodźcie dziewczyny, schowajcie się. Kapitan. To co, to się cieszy? Kwota rekordowa, bo nie udało się nigdy się jej kwoty zebrać. Myślę, że ten był najważniejszy, ten cel zachęca też dawców, pracowajców. I to, co mówiliśmy wcześniej, że na ludziach społecznie aktywnych nie tylko spoczywa obowiązek właśnie pomocy tym, którzy w danym momencie są w takiej sytuacji, a nie innej i taki obowiązek ciąży i konieczności. Udało nam się od 6 już lat taką grupę gromadzić, która na te różne rzeczy, w tym razem na Majcie te pieniążki przekazała. No i tyle. No, mam nadzieję, że mama z Mają i z panem Sylwestrem wykorzystacie je właściwie. Najgorszą rzeczą, którą... Słuchajcie, największą kwotę osiągnęliśmy za szachę z podpisem Kasparowa. Kwota 10 tysięcy złotych. Ilość obrazów już na proszę. Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy też przekazali te dary i prezenty. Kwota wspaniała. Pan prezes jeszcze tak, zanim przekażemy ten czek. No to ja mogę powiedzieć na pewno to, że jesteśmy bardzo zaskoczeni tym, że udało się zebrać aż tak dużą kwotę, bo powiem szczerze, że tego się w najśmielszych marzeniach nie spodziewaliśmy. No i cieszy nas to dlatego, że dzięki temu myślę, że te pieniążki zarezerwujemy na ten wózek, prawda, i siedzisko, które jest potrzebne dla Mai i właśnie te 86 tysięcy pokryje tą kwotę. Tutaj jeszcze nie mamy całkowitej pewności, czy ten wózek będzie robiony w Niemczech, czy w Polsce się uda to zrobić, żeby zmniejszyć koszty. Natomiast tutaj myślimy o tym, żeby... No może być to trudna decyzja, bo możemy stanąć przed taką decyzją, czy spróbować zrobić go taniej w Polsce, ale może być to kosztem jakości, prawda? Więc nie chcielibyśmy tego robić. Chcielibyśmy, żeby Maja miała ten sprzęt rehabilitacyjny jak najwyższej jakości, żeby ten jej komfort, prawda, dorastania w miarę możliwości był jak najlepszy. No dlatego zrobimy wszystko, żeby ten sprzęt, który zainwestujemy, te pieniądze, był jak najlepszy, żeby to była po prostu jak najlepsza inwestycja. Nie ma i ciągle się nie będziemy, kochanie.